25-lecie straży, nie tylko zawodowej, ale i ochotników. Jak się układa współpraca? Powiem, że współpraca układa się wspaniale. Oprócz tego, że pan komendant powiedział, że jest 25-lecie Państwowej Straży Pożarnej, ale wchodzimy też w jubileusz 25-lecia ustawy o ochronie przeciwpożarowej, również w tym roku mija. Współpraca się układa, jak widać. Wystarczyło porozmawiać z komendantem, że chcemy, żeby święto się było w dniu wolnym od pracy, żeby strażacy nie musieli brać wolnego. I widać, że i goście dopisali mimo pogody, że się strasznie oziębiło, ale właśnie ta współpraca jest i na tym rzecz polega, żebyśmy po prostu się doceniali nawzajem, że PSP bez OSP nie istnieje i OSP bez PSP nie istnieje. Jesteśmy szkoleni przez PSP, to właśnie PSP szkoli ludzi, to ci fachowcy, profesjonaliści potem wiedzą, na kim mogą polegać i dzisiaj niestety ten profesjonalizm musi być w OSP. Musi być sprzęt, bo wiemy, że zadań jest coraz więcej dla strażaków i wszyscy muszą się cały czas szkolić. Nie wystarczy skończyć kursów po kolei, że już możemy jeździć do działań, ale po prostu te umiejętności trzeba ciągle podnosić, te umiejętności, czyli ćwiczyć cały czas, bo to doświadczenie, które się zdobywa przy akcjach, to nie wystarczy, bo trzeba po prostu mieć ten kontakt na co dzień, bo jedne jednostki wyjeżdżają, tak tutaj mówiliśmy dzisiaj, i 160 razy z zabezpieczeniem jest to 300 razy, na przykład niektóre jednostki wyjeżdżają 20-30 razy, więc to jest zbyt mało. Jeżeli nie będzie ćwiczeń, to po prostu ludzie zapominają w pewnych sprawach. To musi być nawyk, ludzie muszą to wyćwiczyć i robić to po prostu jako pewien odruch. Ja powiem tak, takie życzenia strażackie to są zawsze takie, żeby ile wyjazdów, tyle powrotów, tak? Żebyśmy zawsze szczęśliwie z każdej akcji wracali. No a jeżeli chodzi o taką przyszłość, to wiadomo, żebyśmy utrzymali co najmniej ten poziom, który w tej chwili reprezentujemy. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy formacją nowoczesną, możemy realizować zadania w szerokim zakresie, od ratownictwa chemicznego, techniczne, no i oczywiście gaszenie pożarów. Trzeba naprawdę podziękować pani minister oraz komendantowi wojewódzkiemu, którzy pomogli nam, że tak powiem, zakupić ten sprzęt. Oczywiście tam były jeszcze były różne firmy i ludzie, którzy kochają pożarnictwo i chcieli nam pomóc. I naprawdę uważam, że ten zakupiony sprzęt jest tak profesjonalny i wysokim poziomie, że pomoże nam działać jak najlepiej, jak najskuteczniej dla bezpieczeństwa i tutaj powiatu jaworskiego, jak i ludzi spoza powiatu.